Hejka, hejka, witamy was bardzo serdecznie w nowym vlogu, aua! To jest już kolejny vlog, nie ustajemy, cały czas codziennie wam dodajemy materiały. Tak, mam nadzieję, jesteśmy nieustraszeni. Że jesteście z tego szczęśliwi bardzo. Fajnie jest dla słabych. Jesteśmy cały czas na... kamieniu narkotyku. No, dużo cukru. Chociaż paradoksalnie u was też tak jest, że cukier wpływa na was, że chce wam się spać, a dzieci to, nie? Ja bym stwierdziła, że może spróbuję, nie? Nażarliśmy się karamelowych czekoladek z Actiona i po prostu oboje żeśmy padli na biurkach, nie? Ale tak patrzcie, jak mam super. No, to jest fajna zapalniczka, można ją wygiąć. O tak. Szat. Wow. Jeśli macie jakąś skomplikowaną świeczkę. Dokładnie, że trzeba do niej wejść, bo miała być ładna, ale problem jest ją zapalić, to nie musicie używać teraz śmierdzącego makaronu, spaghetti odpalać i tam próbować, tylko macie taką też w Actionie. Sztos! Po prostu rewelacja. Macie kominek, żeby tam od tyłu zapalić, niby tak. No. I jeszcze ma blokadę. Teraz już nic nie zrobisz. Wow. 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 Magic. A dlaczego potrzebna nam jest zapalniczka? Tak, słuchajcie, zamówiliśmy świece od Andiax. Oho, mega dużo o nich je widziałam, wszędzie mi się pokazywały, słyszałam, stwierdziłam, że ładne, to wezmę, nie? Drogie, ale w sumie wszystkie świece są drogie, takie większe. Ale jest droższe od tej Twinken coś tam? No jak teraz tak myślę, to chyba tak. Tak? No. Bo, znaczy, ale niedużo chyba. Ile kosztuje jedna? 69 zł za taką mniejszą pojemność. Jak kupujecie większą, no to jest taniej, bo kosztuje około stówki. No ale te na przykład świeczki... Dla te, mnie to wychodzi drożej. Nie. Ta kosztowała 119. Ta Twinka? No to jest Young Candle. No to ja tam nie umiem tego Twinkle pomylić. Candle to jest właśnie Andiax. Aha, to przepraszam, to ja pomyliłem świeczki. I jeszcze Crinkle Candle. Strasznie ciężkie nazwy mają z tym candle. Nie wiem, jak ja kiedyś będę produkowała świecę, to będzie po prostu, nie wiem, świeca, nie? Nie rozumiem tego, nie? W Polsce jesteśmy już z candle. Ja potem idę do na przykład, nie wiem, jakiegoś sklepu, gdzie sprzedają te świeczki i poproszę jedną świecę Yankunkanu i jeszcze jakiś taki kaszmir sandal, no nie? Sandalwood. Kurde, no, proszę was, Jezus. I język to prawie połykam tam, jak mówię Yankunkanu. A się poplułam, bo to aż się... Powiedzcie Yankunkanu, Cringelkanu i powiedzcie to szybko. No, Yankunkanu. Dobrze, chodzę do logopedy, powiedziała mi, jak mam język ustawiać. Chciałam zamówić jeszcze dwie i zamówiłam je, ale dopiero mają przyjść. Chciałam zamówić je w tym zamówieniu, ale nie było ich, więc zamówiłam je trochę później, bo też chciałam mieć różne zapachy, zobaczyć jak to pachnie po prostu. No po to się ma różne zapachy, nie? Więc otwórzmy tą paczkę. Najlepsze, że jeszcze przyszło mi tam ileś tych paczek. Ja tak mówię, no nie ma tych świecy, nie ma świecy. I wiecie, już. A patrzę, a ta paczka stoi sobie, dzierży. Tylko myślałam, że będzie jakiś Twinkle Candle gdzieś tutaj napisane, ale nie było. Więc temu mi się tak pomieszało wszystko, ale świece przyszły bardzo szybko, bo tak chyba, nie wiem, 3-4 dni czekałam, a zamawiałam je w piątek, więc we wtorek były, no to wiadomo, może być. I zamówiłam dwie. Tą świecę to bardzo często widzę też na vlogmasach u Andiax, bo to są takie, też oglądamy inne vlogmasy, więc stwierdziłam, że jak tak się zachwalane, to próbujemy. I Mister, tu wiem jak to się czyta, bo ona często wymawia to słowo, bo normalnie bym przeczytała mulled wine, a jest mulled wine. Mulled? I teraz wyjście z kadru. No więc wiem jak to pachnie, znaczy wiem jak to się czyta. Tutaj tego nie słyszałam, więc Mysteries Sandalwood. Powiedzmy, że tak się to czyta, nie? Ciężkie te. W ogóle ładnie są opakowane. Tak, pudełeczka mają bardzo ładne. Może na tle choinki będzie tutaj bardziej tak, wiesz... Bardziej.
nie? Rozmyta choinka w tle. To niby jest przedstawiane jako taki mega świąteczny zapach. Wino, a malt? To co to jest? Co to jest za wino? Malt? To nie są małże? Nie wiem. Małże, to są... O zapachu małży. Nie mam pojęcia. Przepraszam, nasz trochę takich czubów wychodzimy, ale co zrobisz? Sprawdzamy zapach. Bo przez pudełko nic nie czuć. Nic. No nic. Nic. Otwieramy. Wielki unboxing. Koniec unboxingu. Dobra. Grzane wino. A może... Malt to może grzane wino. Ta instrukcja, bo wiecie, świece jak się odpala, to trzeba je długo palić, żeby one się zdążyły całe roztopić. I teraz jest bardzo ważne, czy one się nam roztopią całe, bo... Ta się nawet roztopiła. Pani ją w sklepie bardzo zachwalała, w Homely. I ostatnio miała tutaj taki wielki grajdą z wosku, tu właśnie za etykietą, nie wiem dlaczego. Ale się roztopił. Czekajcie, no zmieszę ci. Roztopił się, więc spoko. Ale ja jej nie czuję. Nie, ona wreszcie nie pachnie. Zapachu. Bo no. Dla mnie świeca zapachowa ma po prostu pachnieć z nią cały dom. Uuu, jakie to ciepłe! Chciałem sobie powodzić, co spaliłem paliuszki. Moje paliuszki. Ale nie, jak się nos da nad, to czuć. Ale jako w pomieszczeniu... No i też brwi się palą. Ale w pomieszczeniu nie czuć nią. Nie czuć jakoś. Ona bardzo... Chociaż z tych właśnie Yang Candle byłam bardzo zadowolona, ale patrzcie, cały czas muszę dubać czymś, żeby ten wosk spuszczać, bo mi się taki krater wypala, a ona się już pali 3 godziny. Za każdym razem jak odpalam świecę, to na te 3-4 godziny minimum, żeby ona się fajnie zdążyła roztopić i żeby się taki krater nie robił. Skubana, jak ją o 5 odpalam, o 23 gaszę, to ona dalej krater mi robi. Przestało one jakoś tak mocno pachnieć. Właśnie też ich nie czuję. Nie czuję tutaj, żeby pachniało tymi zapachami. Tutaj mam kolejną, bo ja jestem frikiem na punkcie świec i ja ich mam naprawdę dużo. I z Pepko, i zewsząd. I takie bardziej markowe i mniej markowe. I to mi poleciła moja siostra. Nie zdążyliśmy. Miał być ładny kadr. I to jest świeca z Actiona. I ona pachnie Old Spice. Old Spice? Old Spice! Old Spice? Nie wiem, tak pachnie Old Spice? No, czuję faceta na koniu. Tyłem. Naprawdę Old Spice. Jakoś, nie wiem, przeczytałam to w sklepie, że to jakieś spice, że przyprawy, no. A tu w przetłumaczeniu... Dlaczego świece nazywają się po angielsku? Ponieważ mamy tutaj Old Spice, brzmi dobrze, a po polsku stare przyprawy. No i już wszystko wiemy, nie? Chociaż grzane wino pachniałoby, znaczy ładnie by brzmiało. Dobra, wyciągamy ją z pudełeczka. Bardzo ładne są te opakowania tak, tych opakowania świec. Opakowania są przepiękne. To one, trzeba przyznać, że naprawdę... Tak, takie minimalistyczne, wiecie, fajnie to będzie w ogóle wyglądać tak postawione. Bardzo ładnie to wygląda. Potem można to chyba opakowanie na przykład sobie na podgrzewacz wykorzystać. Czekaj, ja sprawdzę, co to są te muledy. Bo mnie to męczy, że nie umiem. Right, że nie wiem. Od przyszłego roku zapisuję się na jakiś angielski. I wtedy będę wiedziała, że mulled wine, od razu będę wiedziała, że to się czyta mulled wine. Grzane wino. No. Tak. Grzane wino, czyli dobrze poczułam. A samo mulled no. Znaczy zmyślony. Zmyślone wino. A jak wpiszę mulled wine? Wine, to znaczy grzane wino. Słuchajcie, gasimy te świece, które tutaj mam. Dobrze. I odpalamy grzane wino. Zobaczymy, czy cały dom będzie pachnieć, bo aktualnie nie pachnie. A chciałabym, aby pachniał. Tam też masz pokrywkę? A, mądrze, super. No, ja potem nie lubię tego zapachu. Ja też nie lubię tego... Tak, tutaj miało być ładnie, ja ustawiałam wszystko, co miałam. Tak to wygląda. Takich świec to ja tylko je ustawiam po to, żeby sobie stały, bo potem jak mi to cieknie, to miałam już jedną taką deskę, musiałam wywalić, bo wszystko mi zalało, nie mogłam tego zdrapać. A, tu dobrze. To co, odpalamy czy otwieramy jeszcze tą drugą, zobaczyć? A, dobrze. Otwórzmy tą drugą. I tutaj mamy Mystery Sandalwood, czyli tajemnicze drzewo sandałowe. Nie ma za co, tłumaczę wam nazwy świec. Jezus, do czego to doszło. I ta jest czarna i powiem wam, że to by ładnie wyglądało razem, co ładnie nie? Ładnie wygląda razem, tak, podoba mi się. Ej! Bardzo ładna czcionka. Bardzo ładna ta, czcionka. Ta twinka, wszystkie. To super. Ja mam fizia na punkcie czcionek, nie? Mój mąż już wie, że jak widzę miniaturkę, ja zawsze robię miniaturki, bo ja mam problem z czcionkami. Mój mąż jak walnie czcionką, to normalnie nie powstydziłby się w PRL-u dać. Tych klientów nie obsługujemy, to jest tego typu czcionka, nie?
Jeszcze nie wąchałem, też chcę powąchać. Ta mi się bardzo podoba. Tak, tutaj czuję grzane wino. Tak, to teraz... Gwoździki? No możliwe, że to no takie te korzenne przyprawy pewnie. Mm-hmm. I tutaj mamy ten mi się podoba jakby bardziej. A to jest co? Tak. Czekaj, muszę sobie wywącha w nozmy. Drzewo sandałowe. To jest taki zapach, nie wiem, trochę płynu do płukania, takiego czystego prania. Tak mi się to kojarzy trochę, nie? Tak, z czymś do prania, no. Jakby z takich, takim trochę perfumami damskimi. Dla mnie to świeże pranie wywieszone na suszarce. Okej, okay, ale to na razie sobie schowamy, żeby się nam zapachy nie mieszały. Fajnie. Powiem wam, że to nawet taki fajny pomysł na prezent. Trochę takie mam udupcone te pudełeczka, no ale to się zdarza. To tak, ja nie mam tego na prezent, tylko wiecie, dla siebie sobie prezent zrobiłam. Odpalamy. Czuję tu jabłka. Nie wiem dlaczego. Jabłka? No może? Pokaż. Trochę takim jabłko czuję. Jabłko też czuję. Ale jest tu, dużo nie ma tu zapachu czuję. O, jest tu napisane, czekaj. Skład. Naturalny wosk sojowy, kompozycja zapachowa. Nie ma. Ale tutaj nie ma nic zapisanego, ale ja bym chciała zwrócić na jedną rzecz uwagę, słuchajcie. Bo ja weszłam sobie na stronę i czytałam opisy tych świec. I te opisy to wam przeczytam, bo nie wiem kto nad nimi myślał, ale fajnie to przemyślał. Muzyka odpowiednia? Słuchajcie. Zamarznięte dłonie otulają kubki z grzanym winem. Gorące kardamonowe ciasteczka już parują w kuchni. Światełka tańczą na puszystym śniegu, kot mruczy przy kominku. W domu pachnie cynamonem i gałką muszkatołową. Radość miesza się z oczekiwaniem, oczy błyszczą w blasku świec. Dobrze być razem. Ja mam gęsią skórkę. Naprawdę. Te opisy tych świec... Każdy ma taki opis, tak? Tak. Czekamy. Jeszcze nie czuć. Dobra, zostawimy ją po prostu. Muszę włosów w nosie. No mogłyby. Oj, zmukłem świeczkę. Odpala się od tego. Patrzcie. A, to jest, oła, to jest magic. Ja powinna mieć krótsze paznokcie, bo ja sobie z długimi nie radzę. Dobra, zostawiamy ją. Tutaj. Niech sobie robi swoje czary, magię. Wrócimy to za jakiś czas i zobaczymy, czy czuć. Tak. Ale chciałabym wam powiedzieć coś bardzo ważnego. Idziemy to wyrzucić do kosza. Nie ma Mikołaja, żeby wyrzucić do kosza. Wszędzie stoją gary, jak to jest w domu. Zostawiłeś mi jedną laskę kabanosa. Tak. Dziękuję, kochani. Proszę bardzo. Wczoraj był dzień brzydkiego swetra. Zrobiliście sobie zdjęcie? Było takie zadanie na Instagramie, że macie sobie zrobić zdjęcie w brzydkim świątecznym swetrze. Nie wiem właśnie dlaczego zawsze jest ugly sweatshirts Christmas, czy tam Christmas sweatshirts, no jakoś tak. W każdym razie nie wiem dlaczego zawsze ugly, ale ja mam na dzisiaj ugly brzydkie swetry. Robimy sobie zdjęcie i wczorajsze zadanie jest przełożone również na dzisiejszy dzień. Wczorajsze zadanie z Instagrama, także macie sobie zrobić zdjęcie w brzydkim swetrze i najlepiej nas na nim oznaczyć. Będzie nam bardzo miło. Może to być brzydka bluza. Ale nie chodzi o taka, żeby po prostu być ze śmieci wyjęta, tylko chodzi o to, żeby była brzydka świąteczna, nie? To jest bardzo ważne. Możesz ja nawet... się boję. Gdzie masz te ubrania? Jaśnie. A to one tutaj są? To ja nie wiedziałem, że one tutaj są. Aha. Obiecujesz dużo ostatnie. Co to jest? Za sklep? Tamta paczka już przyszła wcześniej. A, serce. Rizert chyba. Ale ty masz wprawę, że masz takiego jakby zaostrzonego paznokcia, żeby otwierać paczki. No tak? To masz... Ty już nie potrzebujesz nożyczek. Nie wiem, czy się mam obrazić, czy nie. Renderuj to. Kochanie, patrz. No. Ale jest za mały na mnie. No bo to dla mnie jest. Aha, dobra. Dla ciebie kupiłam 3 rozmiary, bo nie wiem, który będzie dobry. A nie, aż tyle nie rozumiem. Ten XL. On nie jest wcale brzydki. Właśnie mówię, że nie rozumiem, dlaczego brzydkie swetry mówią. Ale to, a on się nazywał brzydki? Tak. Był w zagładce Ugly tak? Christmas Sweatshirt. Ale on dla mnie jest taki w miarę ładny. Bardzo ładny, mam taki sam. Kupiłam sobie w rozmiarze S, żebyśmy mieli takie same. To dla mnie. Tak? Jeszcze mam... Chciałam dopasować Mikusiowi, ale czekajcie, bo... O, jest. Mikusiowi to pasowałam. Mikołaj też masz brzydki sweter? Super. I on tak fajnie będzie pasować.
Mhm, z choinkami będzie pasować. Bardzo ładny, taki milusi. Te nie są takie milusie, te cni? Nie, one są takie waciaki. A ten ale jest miły. Tak. Dla dzieci to potrafią zrobić, no. Nie? Ale żeby już rodzice w luksusie trochę się popawali w brzydkich zwetrach, to już nie ma komu dobrej włóczki tutaj dziergać. A, to nie mój, ale słodki, nie? To jest super, no, ciekawe. A od razu wzięła, bo my nie wyrośniemy, nie? Ewentualnie wezmę ci mniejszy rozmiar, bo ja już wzięłam sobie najmniejszy. Jak nie rośniemy? No nie rośniemy. No w górę nie. No i oby tak też nie. Ale Mikołaja widziałam już na przyszły rok. Patrz, jakim będzie dużym chłopcem. Niemożliwe. Widziałam już na, wiesz, na przyszły, byśmy mieli takie same też w przyszłym roku. Dobrze. Tylko strasznie duży ten swetr. No bo to jest na 2-3 lata. A ten jest półtorej roku, nie? Tak, 92 to on ma teraz rozmiar. I to jest półtorej do 2 lat. Mikołaj, przykro mi, chodzimy w tych swetrach do sierpnia. To co, przybieramy się? No, wypadałoby. Tylko ja to ci fajnie ubrałam. Ale to sobie tylko bluzę ściągniesz i resztę zostawisz. I kupiłam sobie jeszcze taki dres. Dres fajny jest. Ale fajne te obrazki. Tak, no bo ja powiedziałam, że będę chodziła teraz w tym okresie tylko w świątecznych rzeczach, potem je schowię i w przyszłym roku zobaczycie mnie w tych samych świątecznych rzeczach. No, lubię świąteczne rzeczy. To jest jeden miesiąc w roku, gdzie mogę ugly swetry nosić. A ja bardzo lubię je. Dobra, przymierzmy je. Ja jestem za tym, żeby to je przymierzyć. O, to zrobimy moje przejście. Bez bójkę? Tak! Ale będzie się działo. Nie możesz być. A możesz go trzymać, musisz go trzymać. Zobacz, to jest moje przejście. Do twojego przejścia potrzeba mieć coś, co się chce przejść. Dobra, wszyscy gotowi, można zaczynać. Dobra. Nie, bo to inaczej. To nie trzymać dobrze. Dobrze mówiłam ja, ty nie mówiłeś dobrze. To masz wziąć. Ale to ja sobie go dam pod nogi, bo ja tam nie dojdę. No dobra, to ewentualnie. Nóg nie widać? Nie. Całe magiczne przejście poszło się zdradzić, boję ci. Jesteśmy mistrzami robienia tajemnicy. Dlatego nie jestem Copperfieldem, tylko YouTuberem. Copperfield. 3, 4. Nie wiem, to czemu robisz tak? A jak mam zrobić? Jeszcze raz. Ale to trzymać! Nie rozkładaj ręki, bo potem widać rozłożoną rękę. 3, 4. A to ja teraz zrobię. Dobra. 3, 4. Dobra. Oj, gryziący! Taki! Taki on jest ciężki! Zdrowy, no! Ogarnięte? Tak. I 3, 4. Ojej, jak to teraz robimy? Jest dobrze. Czekaj. Ale poza ci to. Ale gdyby nie wyszło? Ale dobrze. Ale gdyby nie wyszło? To nie będziesz już tak stać. Chwyć mnie. Już stoję jedną nogą. 3, 4. O, masuj swetr. Jesteśmy ciały. Ale fajne. Na Wigilię to nie jest taki gryzący nawet. Nie, myślałam, że będzie to bardziej gryzący. Plecy słynne. A potem ja tam gdzie. O Jezus, nawet nie wiedziałam, że tak tego potrzebuję. Okej. Okay. No i co? I spoko. Mega fajne. Mega świątecznie. Jej, jej. Mega. O, cześć, bo mnie jeszcze nie było dzisiaj. Jestem. A no tak. Hello. Hello. Robicie zdjęcia w brzydkich swetrach i oznaczacie nas na Insta. Tak, to macie jeden Instagram, to macie drugi Instagram. Tak jest. I oznaczajcie. I niech moc brzydkich swetrów będzie z wami. Świeca jeszcze nie pachnie. Nie, nie czuję jej. Czekamy. Ale nie są dla mnie takie brzydkie, jak mówisz, że są brzydkie. Od razu to jest drugie. Czekajcie, drugie świece, teraz sama, to będzie prościej. Mówiłam, że będzie prościej? I ja już taki. Ale on jest brzydki. Ten jest naprawdę brzydki. On jest tak brzydki. Co ty gadasz? Jest strasznie brzydki. O co ci chodzi? Wygląda jak pani Mikołajowa. Jest... On nie do tych spodni. Ale on jest brzydki. Ty jesteś brzydki. Jeszcze te guziki. Chodź tutaj. O co ci chodzi z tymi guzikami? Wiesz co? Sztos! Ja go zostawiam. Powiesz mu to jaką wypustkę. Brakuje jeszcze, żeby takie dzyzle tutaj były. Wygląda jak laska cukrowa. Laska? Cukrowa? Jak się robi, wiecie, ja już wiem, dlaczego się robi laska. Laska? Cukrowa.
No takie... Nie, mi się bardzo podoba, ja nie wiem w ogóle o co ci chodzi. Do tego wysokie shorty albo spódniczka i po prostu w drogę. Wychodzę z kadru. Zmień się na mój, to przecież brzydki to jest, jakie to jest brzydkie. No bo to ma być brzydki sweter. Ja nie piekę pierniczki. Nie ma szans, ubierzesz biały. Przecież on jest brzydki. Ten, to autko na środku jest w ogóle... Ale tam było chyba więcej tych autek, a nie, są, spoko. Jeszcze gdzieś tu na rękach są. Tak, są na rękach, ale to jest po prostu tamto autko. Tu biorę palec. Widzicie. Tu biorę palec. Kumacie. Zmienić sweter? Tak, poproszę. Ale ja sobie wezmę tą bluzę. Ale nie jest ładny. Ale on jest do zwrotu, kochanie. Naprawdę. Ranisz me uczucia. Krwawi. Te są ładne, co zamówiłaś tutaj. Bardzo ładne są te swetry, co Marciu tutaj zamówiła. Natomiast ten... Wychodzę z kadru. To jest niezniszczalny żart. Bateria założona. Możemy wrócić. Moja żona, piękna, cudowna, niesamowita, wspaniała, cudowna. Było? Najukochańsza kobieta na całym świecie. Wiecie, co mi powiedział? Że w życiu nie przyćmię żadnego swetra. Nie, pomyliłem się. Chodziło o to, że ty przyćmiewasz każdy swetr, więc każdy swetr będzie gorzej wyglądał niż ty. A skoro tamten wyglądał dobrze na modelce, znaczy, że ona była brzydka i najładniejsza na tym zdjęciu był ten swetr. Oh. Powiedział, że nie przyćmię żadnego. Nie śmieję, jestem obrażona teraz. Powiedziałem inaczej. Tak powiedziałeś, sam się łapłeś. Nie, bo ty to źle zrozumiałaś, chodź kochanie. Dalej, chodź dalej, obie jesteśmy obrażone. Jakby kamera była włączona, to bym ci to puścił, że powiedziałem dobrze. Nie, powiedziałeś źle. Łapłeś się na tym, że powiedziałeś źle. Nie, kochanie. Odpaliłem samochód nogą. Gdzie on jest? A, bo to kluczyki. To są kluczyki Mikołaja do jego super autka. I tu się je tak odpala. O nie tym. Czekaj. O, tutaj się zamyka. To jak ja go odpaliłem? No, o, tu. Tu gdzie dobrze. Zamykasz? Ty, ty jesteś mądra. I jaka jeszcze? I zgrabna. No i mów dalej. Pozytywna afirmacja, daj. Jak mówisz mi tak, że jestem zgrabna, to w końcu będę. No jesteś. Jesteś piękna, no, zgrabna i w ogóle ten. Masz piękne oczy. Co mam jeszcze piękne? A wszystko usta. Takie płonęte, namiętne. Dobra, to już nie jest do publikacji. Co, prawda, usta? Telenius? Każdy ma usta. No dzięki. Ojej, Dalia. O Boże. Ty też masz usta? Oczywiście. Dzięki. O Boże. Ała! A Jezus, ale mi wyrwało włosów. Źle sobie tego Francuzika zrobiłam. Nie obrażając Francuzów. Nie wiadomo, kto się odezwie, nie? Nigdy nie wiesz. Więc jaki mamy teraz plan? Nie. Nie odpoczywamy. Oni wszyscy czekają na kolejnego vloga, kochanie. Popatrz, co robi Daleń. Daleń, nie odpoczywamy. Daleń, no rób co robisz. Nie. O, patrz. No to nie będzie kolejnego vloga. Wszyscy czekają, kochanie, na kolejny odcinek. No teraz czekamy, aż się Mikołaj obudzi, oby spał jak najdłużej. I otworzymy zaległe kalendarze adwentowe, bo mamy ich dużo, ale polecimy z tym bardzo szybko, bo tak. Dlaczego? A może jest coś tam wartego skupienia się nad tym? Znowu ten vlog będzie trwał 40 minut. Wczoraj żeście odpoczęli, przedwczoraj żeście odpoczęli, ten będzie trwał 40 minut. To mamy do zrobienia. Wczoraj zrobiłam piernik. Słuchajcie, jaki dobry. Najlepsze, kochanie, że miałam fazę nad... Przepraszam, ale masz 3 minuty. Dobrze, szybko powiem. Wczoraj zrobiłam piernik i wyszedł taki przepyszny. Najlepsze jest to, że ostatnio robiłam chyba 3 pierniki pod rząd i żaden nie wyszedł. Wszystkie za kalce, no nie? Robiłam z jakichś takich innych przepisów, nie tego mojego, który mam zawsze. A nie, kochanie, masz to jest czas, jaki nagrywam. Masz 42 minuty.
Nie śpiesz się. No dobrze, to mogę mówić wolniej. No i wczoraj stwierdziłam, że wracam do mojego przepisu i zrobiłam piernik. Nie mam keksówki. Najgorsze jest to, że zapomniałam, wtedy nie miałam keksówki i zrobiłam to w formie szklanej i to chyba nie jest dobry pomysł, bo ona się inaczej nagrzewa niż blacha i słabo to wyszło. No może to było przyczyną, a może mój brak umiejętności, a może przepis był do dupy. Prawdopodobnie wytnij to z brakiem umiejętności. No, tak sobie żartujemy, nie? Wytnij. No, i wczoraj robiłam piernika pierwszy raz w okrągłej formie. Najgorsze, że zrobił się taki krater, zapadł się w środku, ale nie był za kalcem. Pyszny był. Przecież jest to, jeszcze. Konie, to, że on zapadł się, tak, to, że on zapadł się środkiem, tylko łatwiej się jadło, bo on był bardzo wysoki, a z przodu nie był. Kocham mojego męża, on jest fantastyczny. To zdubuje. No, tak, idziemy jeść piernika. Tak, pierniczka będzie. Teledysk z jedzenia piernika. O, tego jeszcze nie było. Nie było. A wy lubicie nasze teledyski, przynajmniej tak piszecie. Ja też je bardzo lubię. Lubię wracać do tych teledysków. Powinnam z tego robić short. Powinny być ich więcej. Powinny być cały czas, powinny was otaczać. Tutaj reklamy, w telewizji, w radiu. W radiu teledysk. Tak nie emitujący się. Pomyślcie nad tym. Wychodzę z kadru. Dramatyczne wyjście z kadru, proszę odjechać, kochanie. Pomyślcie o tym. Ej, dalej news. Okej, chodźmy po tego piernika. Mamy takie coś fajne, żeby zabezpieczać pierniki. Znaczy pierniki, ciaste po prostu. Takie coś. I to jest mega fajne, bo wtedy one nie schną i też nie dostają się tam jakieś muchy. Muszki, owocówki, bo to wiecie, latem przy drożdżówkach i tak dalej, to często z tymi muszkami, owocówkami jest dupa albo zwykłymi muchami po prostu, żeby coś nie siadło. No to jest super. I to też kupiłam, nie wiem gdzie. Chyba w Action, nie, w Kiku. W Kiku kupiłam, słuchajcie, za dwie dychy, bo to wyprzedawali. I stała taka wielka paleta z tymi. Nie wiem, gdzie to było, wezmę. I super to się sprawdza. Nie, to jest super, też to lubię. Ktoś mi powie, o, tam powietrze nie dochodzi. No o to chodzi, żeby nie dochodziło, bo wtedy schnie ciasto. Czemu się przykrywa ciasto? Żeby powietrze nie dochodziło, żeby nie schło. To nie jest na owoce, tylko na ciasta. Ładniej widać, gdzieś czasami fajnie było, gdyby nie było widać, nie? Ma smakować i tak dalej. Robimy kawusie. Więc lecimy z koksem. Umyty jest ekspres? Kawusiej. Nagrać teledysk, nagrać trzeba pół kuchni umyć. Kocham cię. Najbardziej na świecie. Mam wrócić do swojego miejsca na sofie? Otworzę ci szafkę. Żeby nie było, że nic nie zrobiłem. Proszę. Żeby nagrać ładny teledysk, to się trzeba tam napracować. To trzeba do zmywarki, bo już nie będziesz tego łapał? Nie, nie będę. Jakim cudem tu się kawa leje, a to udupcone od mleka jest? Poczekamy jeszcze trochę na teledysk. Chcesz to myć? Ja nie mówię, że to robisz za wolno, tylko chodzi mi o sam fakt. Ale mam kadr, dwie Marty. Tak samo szczęśliwe. Kochanie, jestem zawsze szczęśliwa. To trzeba wymienić już, bo to jest brudne, no. Nie mam języku myła. O Jezus, to już wiem, dlaczego to chrapie! Co się stało? A, wylałam mleko. O nie. Boże, Boże. Oh. Nie wiem, jak za te, tyle pieniędzy się płaci za te ekspresy, same się powinny czyścić. Dokładnie. Tak, tak robić. Takie rączki miały, no. Czyli taki ekspres? Zrobiliście kawę, a on... Nie. Dobrze.